Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku prezentuję zawartość kultowej złotej czwórki. No to zaczynamy. Złota czwórka obok złotej piątki to najbardziej rozpoznawalne kartridże na Pegasusa. O ich świetności świadczą specjalnie wyselekcjonowane gry, które także doczekały się swojego odrębnego wydania pudełkowego, które mają co najmniej trzy wersje w zależności od tego, w którym roku były wydane i w jakim regionie. Jednak na próżno szukać ich na aukcjach, są dziś rzadkością i nawet zagorzali kolekcjonerzy mają problem z zakupem takiego rarytasu. Konsultując się z innymi zaciętymi kolekcjonerami, upewniłem się, że moje opakowanie wcale nie jest wybrakowane. Otóż pudełko złotej czwórki zawiera jedynie kartridż ulokowany w plastikowej wkładce. Nie ma nawet instrukcji. Co ciekawe, na aukcjach pojawiały się sporadycznie alternatywne wersje złotej czwórki, te na wzór wydań Quattro w Stanach na NES-a. Jednak nie figurują w spisie tytułów katalogu oferty Bob Marcus z 1994 roku, który posiadam. Podejrzewam więc, że to samoróbki sprzedawane przez Januszy Biznesu lub jakieś tajwańskie wersje nie mające nic wspólnego z rodzimym Pegasusem. Cóż, to by było na tyle, a w następnym odcinku coś, czego się nie spodziewaliście. Unboxing nieużywanego, zaplombowanego Commodore 64.